jesteśmy w bazie TOP, czyli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z tyłu za mną śmigłowiec Sokół. Spotykamy się dlatego, że świętujemy poniekąd 25. rocznicę służby śmigłowca Sokół dla TOPR-u w TOPR-ze, ratując życie i zdrowie turystów w polskich Tatrach. Ta historia ma różne swoje zakola i różne okoliczności. Oczywiście początkowo ten Sokół tutaj był darem Kancelarii Prezydenta dla TOPR-u. TOPR jest do tej pory użytkownikiem śmigłowca, ale to nie jest dokładnie ten oryginalny śmigłowiec, który 25 lat temu tu trafił. Niestety to jest właściwie trzeci śmigłowiec, który w tym czasie służy TOPR-owi i służy dobrze, jak mówią sami ratownicy i piloci. Spotkanie z okazji 25-lecia użytkowania tego typu śmigłowca, tak? Ten śmigłowiec WCA Sokół wprowadzony u nas na początku lat 90., dokładnie w 93 roku do służby, no stworzył niezwykle nowoczesne możliwości udzielania pomocy, a więc szybkiego dotarcia w najbardziej trudne miejsca, najbardziej niedostępne przy bardzo trudnych warunkach, przy wysokich temperaturach, przy silnym wietrze. Wcześniej korzystaliśmy oczywiście ze śmigłowca Mi-2, a wcześniej jeszcze z śmigłowca SM-1, co wiązało się z niezwykle dużymi ograniczeniami, a czasem po prostu żadnych lotów się wykonać nie dało. Sokół jest bardzo przyjemnym śmigłowcem, ma stosunkowo duży nadmiar mocy. W pilotażu, w pilotowaniu jest przyjemny, nie trzęsie, jest bardzo miękki, bardzo zwrotny. W porównaniu na przykład ze śmigłowcem Mi-2, no to jest to całkiem inna klasa, jest o klasę wyższy.